Siemanko, wtorek, 20 kwietnia 2021. Pierwsza pucha już nas przywitała. No i tu kolejne fanty. To są naprawdę bardzo świeże rzeczy. Zabieram oczywiście ze sobą kasztelany. Słuchajcie, jadę sobie koło takiego lasku. Patrzę, a tutaj sobie po prostu leżą na ziemi tak o. Tu pucha. No i tu jest wór z puchami, patrzcie. Same puchy, ale jaja. Nie no. Nie wiem, po co w ogóle ktoś to zrobił, ale to jest okazja na to, żeby to po prostu ze sobą zabrać i spieniężyć. No nie ma co, zabieramy ze sobą. No i długo nie czekałem, wszystkie te puchy lądują oczywiście w koszyczku od rowera, ja na rowerze. No i zarobiłem sobie jakiegoś grosza. Dzięki temu, że ktoś naprawdę zrobił naprawdę głupią rzecz. No po co wyrzucać te puszki, skoro można je spieniężyć, no? No a dzięki temu głupstwu ten ktoś dał mi zarobić, no. No cóż. No nie wiecie, co ja wam powiem? Nie wiem, czy można takiemu człowiekowi coś przetłumaczyć, no. Takiemu człowiekowi nic się nie przetłumaczy. Chyba, że ktoś by to zauważył i zgłosił to. To może by jakąś karę poniósł za to. Jak to mówi stare polskie przysłowie, wykorzystuj okazje, które ci się nadarzają. No i tym pozytywnym akcentem kończę ten odcinek. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału. Siemka. Pozdrawiam. No i słuchajcie, jeszcze podsumowanie takiej spontanicznej wyprawy. Tych puszek jest łącznie 13. No i zobaczcie. Jak łatwo można sobie zarobić grosza na zwykłej przejażdżce rowerowej. Jak widać, można.